Sen jak miód. Kołysanki na sen dobry, zdrowy i słodki, jak miód. Z kodem rabatowym Bajki jak dawniej otrzymasz 10% zniżki na zakup tego albumu. Sprawdź na ziomkowisko.pl. Za moment zabierzemy Was w świat kolejnej bajki. Jeśli uważacie, że to słuchowisko jest wartościowe, prosimy o wystawienie oceny i obserwacje. Jeśli chcecie być z nami na bieżąco, kliknijcie w dzwoneczek, a dostaniecie powiadomienie, jak tylko nowa bajka pojawi się na kanale. Ziomkowisko prezentuje Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Seria Przysłobajki. Być zdrowym jak ryba. Czyta Michał Ziomek. Temat zdrowia aktualny. Szczególnie w dni chłodne tym bardziej normalny. Każdy z nas wie o tym chyba, że warto być zawsze zdrowym jak ryba. Poznajcie chłopca o imieniu Mieszko, który jest naprawdę super koleżką. Chodzi do klasy 6B i sprinterem zostać chce. Od małego biegać uwielbiał, po szkole każdą chwilę wolną spędzał. Rozciągał się, ćwiczył, wyniki poprawiał. Ze swoimi rodzicami dużo rozmawiał. Mama i tata mocno mu kibicują, ale i ważne metody stosują. Nazywają je filarami odporności. Jest ich kilka. Zacznijmy od ruchowej aktywności. Aktywność ruchowa. Pamiętacie przysłowie w zdrowym ciele zdrowy duch? O tym, jak ważny i potrzebny jest nam ruch? Mieszko uwielbia aktywność na zewnątrz oraz w domu. Wystarczy szkolne boisko albo kawałek salonu. Relacje. Relacje z najbliższymi to ważna sprawa. Może na nich liczyć, zawsze porozmawiać. Z rodzicami, dziadkami, z kolegami zabawy? Wycieczki, planszówki? No jasne, nie ma sprawy. Dieta. A skoro Mieszko sport uprawia, musi dobrze jeść. Zdrowa dieta sprawia, że chłopiec ma siłę biegać od rana do wieczora. A kiedy nadchodzi posiłku pora, na talerzu serwowane są różne pyszności. Mieszko ma wybór, je co chce i ile chce, po prostu. Jak mama mówi, nie musisz zjeść całości, ale wszystkiego po troszku. Higiena. Rano i wieczór, po zabawie, przed jedzeniem, Mieszko zawsze pamięta o higienie. Czy to po bieganiu, czy po graniu w piłkę, prysznic albo mycie rąk zajmuje tylko chwilkę. Sen. A po długim i aktywnym dniu czas na odpoczynek, zdrową dawkę snu. By rano Mieszko znów miał energii moc, najpierw musi dobrze przespać całą noc. Profilaktyka. I w końcu profilaktyka, rozmowa z lekarzem. On rodzicom Mieszka ważne informacje przekaże. Kiedy kaszel go złapie albo katar przywlecze, wytłumaczy, jak sprawnie choróbska wyleczyć. I to jest koniec przysłobajki, takiej zdrowotnej przypominajki. Filary odporności zdrowie nam budują. Ruch, relacje, dieta, higiena, sen, profilaktyka, częste nawadnianie i dobra jakość powietrza budują odporność każdego dziecka.